Jeden z dziennikarzy Przeglądu Sportowego powiedział, że derby Belgradu to najbardziej przereklamowane derby w Europie. Całkowicie się z tym zgadzam. Dodam więcej, że Belgrad to najbardziej przereklamowane miasto w Europie. Ale ja w dalszym ciągu naiwnie wierzę w te wszystkie reklamy. Jadę do Belgradu po raz 10. Piątek, godzina 22. Jestem w tym Belgradzie. Pewnie się wam wydaje, że zaraz pójdę na piwo, ale nic z tych rzeczy. To będzie Belgrad na trzeźwo. Za tydzień rusza liga, w której gram. Zarządziłem odwyk. Człowiek planował iść spać, a tu się okazało, że dzisiaj jakaś noc muzeów się szykuje. No jedno można, nie? Oczywiście. Skazane jest po podróży. Nawet na odwyku. Pytali po angielsku, a ja nie wiem, jak jest odwyk po angielsku. To jest godzina w ogóle? Czwarta? Koło piątej podobno. Już nas wyprosili z ostatniego muzeum. Idziemy na ten mecz na 10:00. Gdzie? No możemy iść. A wiesz, która jest? 11:07. Przynajmniej się problem zaraz rozwiązał. Strasznie przereklamowane są te poranki belgradzkie. A tak, drodzy państwo, wygląda Dunaj. A dupa tam. Właśnie wczoraj podczas nocy muzeum dowiedziałem się przy 10 pobycie w Belgradzie, że to wcale nie jest Dunaj, tylko Sava. A Dunaj jest z drugiej strony miasta. Na którą ligę idziemy w ogóle? Dobre pytanie. No jak się tu wchodzi na ten stadion, kurwa? A tu jest jakiś nocny bar Casablanca. Musimy to przejść. Koniecznie. Ciekawe, jaką kuchnię serwują z Casablanca wieczorem. Już jedna nowy dan, to przyczu dobrą znam, ustoczu mi kokao mój Beograd. Dobra, mówiłem chłopakom, że jestem na diecie, a zamówili mi, proszę bardzo, jakieś pieczywo. To z tobą, no kurwa. Z kim oni grają w końcu? Z policjantami. Z policjantami? I za kim jesteś? Ja zawsze i wszędzie za policjantami jestem. Zna za jeden grad, zowę się Beograd. Kurwa, ale mógł jebał. Więcej nie. Przereklamowana ta czwarta liga, nie? Strasznie, nie? Teraz przed nami bardzo odpowiedzialne zadanie. Idziemy certyfikować jedyne nieprzereklamowane miejsce w Belgradzie. Restauracja Paun. 5 gwiazdek. Lub 6. Już kilka razy certyfikowana była. Zaraz musimy odnowić certyfikat jakości. To jest główny szlak turystyczny. To jest dworzec autobusowy. A my skręcamy na zajezdnię. Drogę do raju. Wejście do restauracji Paun. Zakaz palenia, ale wolno. Zna za jeden grad, zowę się Beograd. Zmieniło się od ostatniego razu. Nie ma toalety. A to było najlepsze części. A toaleta to było tak plus 10 do fajności. Może otworzymy. Nie ma wody. Nie ma wody. Nie ma wody w całym lokalu. To dobrze. To jest zaleta przecież tego miejsca. To w ogóle za restauracje, które mają wodę, no. A tutaj jest dopiero ładnie. Tu jest... Trzeba uwiecznić. Największa toaleta Belgradu chyba. Nie można? Nie można zdjęć, czy nie można srać? Srać można, zdjęć nie można. 45 minut do meczu. Dzisiaj mecz na stadionie Zvezdy. Tak ładnie pachnie końskim gównem. Czyli pewnie dużo kibiców przyjechało na mecz na koniach. Czy przeanalizował już pan składy obu zespołów? Tak, w obu jest 11 zawodników. I to na tyle, co ja wiem. Będzie potem.
atmosferyczne są sprzyjające dobremu widowisku. Mam nadzieję, że obie strony wyjmą z tego pozytywny użytek. Dobra, koniec z kulturą niższą, teraz czas na kulturę wyższą. Idziemy na koncert muzyki poważnej, ale żeby nie było, to jakieś kibolskie bandy grają. To był dobry koncert. Jeden koncert to mało. Kurwa, nie za wiele tu osób jeszcze jest. 5:30 dopiero. Tak głodny, kurwa. Jest niedzielny poranek. 14:00. Rozpoczynamy trzeci dzień zgrupowania. Dziś poćwiczymy według belgijskiej myśli szkoleniowej. Belgium pig! Dzień dobry! Kurwa! How are you? No cóż, no idziemy do miejsca, które przyciąga jak magnes. Restauracja Paum. 8. cud świata. Krzesło trochę muszę poprawić, bo coś śmierdzi. Love is in the air, kurwa. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj działa kibel. No tak. Działa, działa dzisiaj. Upokajam się aż, kurwa. Każdego wzrostu pobyt w Paulinie. Najlepsze, że miałem momenty życia swojego. Podjąłem decyzję, jeśli kiedykolwiek będę hajtał, to wesele będzie w Paulinie. Oczywiście wszyscy jesteście zaproszeni. Certyfikat się należy. Za chwilę mecz pierwszej ligi. Rad. Spartak Subotica. To będą na trybunach ci panowie od koncertu wczorajszego. Against modern football, kurwa. Popcorn. Nie ma futbolu bez popcornu. To może będzie dobry. Mieli trzy smaki, ja wziąłem tak. Gdzie pan ze historii przyjmił? Nie ma zaraz. Najładniejsza toaleta na świecie. Z toaletą na stadionie Radu. Weź staj przy tym pisuarze. To jest odpowiednia wysokość. A tutaj nie nadzoruje tego. Co tam toaleta? Teraz jeden z najpiękniejszych stadionów chyba na świecie. To jest centrum handlowe. A stadion położony jest na dachu centrum handlowego. No i to jest stadion, kurwa. Jak tu znaleźć kasę? A może w każdej kasie to można kupić bilety na mecz? When you buy shoes, you get free tickets. Yes, I need shoes. When you buy tickets, you get free shoes. Krążymy jak takie cipki, ale nie możemy znaleźć tutaj żadnej kasy. Chociaż... No to nie jest kasa. No. Nie ma. No i okazało się, że bilety kupuje się w punkcie informacyjnym. Tam jakiś bar chyba jest. Teraz bardzo logiczna sprawa, żeby dostać się na stadion na dachu, musimy zjechać na poziom minus jeden. Look at what this crowd. A football experience! Tam jest chyba wejście na stadion. Teraz się okazało, że tylko sektory popierdoliliśmy i nas kierują na drugą stronę tego centrum handlowego. Teraz wylądujemy w sektorze gości. I powiedziałem, że będziemy kibicami kogo? Jawora i Łanicy. Jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Będziemy poddani drobiazgowej inspekcji przy wejściu. Tak, pan policjant już nakłada gumowe kamiczki. No to teraz tylko 7 pięter do góry. Kanożna jest dla sportowców, tutaj? A nie dla takich ofiar, które nie potrafią wejść na ostatnie piętro. Ja pierdolę. Jak tanków masz w boku? No i gdzie teraz? Prawa, nasza prawa. No proszę, już na miejscu. Bardzo ładny stadion.
Jeszcze dachu nie ma. Trybuny żyją tym meczu, jak widać. Tam jest strażak, a jest proszę Państwa strażak, który tutaj czeka na gaszenie pirotechniki. To jest mały problem. Nie ma komu odpalać. Chyba policjanci będą odpalać tą pirotechnikę. No. Teraz zajmuję moje ulubione miejsce na stadionie Wożdowaca. No i proszę zobaczyć dlaczego. Niby nic takiego, ale... Trochę słabo widać tą drugą część boiska, ale... tak jednym okiem ogląda sobie. O kurwa! Panie, ale strażak jeszcze czeka, jeszcze może się coś wydarzy. On jeszcze czeka. Oj dupa. Kurwa. Coś mi stanęło w gardle. Co się robi, jak coś w gardle stanie, no? Przeszło. Czym byłoby życie bez piwa? Jest poniedziałek. Czas wreszcie ruszać do Polski. Mam nadzieję, że ten filmik udowodnił Państwu, że Belgrad jest jeszcze bardziej przereklamowany niż karta fińska. Do widzenia.